Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w nowym tygodniu. Ze mną przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Grzegorz Napieralski, poseł Ryszard Kalisz, dziś w roli przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Szanowni Państwo, wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się o tym, że ustawa o dostępie do informacji publicznej została zawetowana przez prezydenta. W tej sprawie stanowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bardzo proszę, pan przewodniczący Napieralski. Prezydent podpisał ustawę. Tak. To zła informacja dla Polaków, bardzo zła informacja. Źle się stało, że prezydent nie zaprosił szefów klubów parlamentarnych na rozmowę, abyśmy mogli przedstawić nasze argumenty, przedstawić argumenty za tym, aby tą ustawę zawetować. Niestety tak się nie stało. Co zrobiła Platforma Obywatelska? Pod osłoną nocy, wprowadzając poprawkę, dzisiaj spowodowała to, że Polacy nie mogą patrzeć na ręce rządzących. Polacy nie mają dostępu do informacji i Polacy nie będą wiedzieć, co się dzieje w poszczególnych ministerstwach i resortach. Zobaczcie, nie poznamy dzisiaj pełnej informacji dotyczącej na przykład tego tajemniczego inwestora katarskiego, który miał kupić i uratować stocznię w Szczecinie. Nie dowiemy się wielu rzeczy i wielu spraw dotyczących prywatyzacji. Znów dowiemy się z ust polityków Platformy, że danej ekspertyzy nam się nie pokaże, bo jest ustawa. To zła informacja dla Polaków. Bardzo proszę, poseł Ryszard Kalisz. Szanowni Państwo, to również bardzo źle dla polskiej konstytucji. Bardzo źle, że pan prezydent Komorowski wchodzi w buty pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na podstawie artykułu 126 Konstytucji Rzeczypospolitej prezydent Rzeczypospolitej stoi na straży przestrzegania konstytucji. A pan prezydent Komorowski, chyba nieświadomie, powiedział nam wyraźnie i jego ludzie, że ma świadomość, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją. A ją podpisał i doprowadził do tego, że ustawa niezgodna z konstytucją wchodzi do porządku, polskiego porządku prawnego. Jak to się ma do obowiązku prezydenta czuwania nad przestrzeganiem konstytucji? Nijak się nie ma, panie prezydencie. Nijak się nie ma. Pan prezydent powiedział, że złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Tym samym znowu potwierdził, że ma wątpliwości co do konstytucyjności. A konstytucja polska przewiduje właśnie dla pana prezydenta możliwość złożenia wniosku prewencyjnego do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli pan prezydent Rzeczypospolitej ma wątpliwości co do zgodności z konstytucją ustawy, to składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego przed podpisaniem ustawy. Trybunał się wtedy szybko spotyka i rozstrzyga, czy wątpliwości pana prezydenta są zgodne, czy nie z konstytucją. Naprawdę przykro mi, panie prezydencie, ale naruszył pan artykuł 126 konstytucji. Bardzo pana proszę, niech pan go czyta rano i wieczorem. To są funkcje ustrojowe prezydenta Rzeczypospolitej. Dziękuję.